Po raz czwarty witam delegację rządową. Chciałbym przystąpić do załatwienia tych spraw, które zaplanowaliśmy. Problem polega na tym, że ten punkt pierwszy jest jeszcze na maszynie. Po prostu przepisujemy tego tak błyskawicznie, że nie zdążyłem maszyny przepisać. I dlatego też za jakieś 5 minut możemy omawiać punkt pierwszy. No, my jesteśmy trochę wolniejsi. Jesteśmy trochę wolniejsi, nie zdążyliśmy po prostu przepisać. A to my udostępnimy nasz, one ale są chyba identyczne. Problem polega na tym, że lepiej jak będą, no, lepiej jak będą nasze. Ale to nie problem. Proponuję w takim razie, zanim dostaniemy ten tekst pierwszego, przedyskutować punkt drugi. My go przedstawimy, jak my go widzimy. I ten drugi, to znaczy drugi punkt z kolei możemy go... Też jest uzgodniony przecież. Jest. Proszę bardzo, więc nie ma zamieszania. Proszę bardzo. Nasze spojrzenie na związki przedstawi Andrzej Gwiazda. Pierwsze. Działalność związków zawodowych w PRL nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników. Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Nie kwestionuje się prawa nikogo do pozostania w dotychczasowych związkach, a w przyszłości widzieć można możliwość nawiązania współpracy między związkami. Dwa. Tworząc nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, MKS stwierdza, że będą one przestrzegać zasad określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii politycznej. Stoją one na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego. Uznając, iż PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, ani nie podważając ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych, dążą one do zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii i obrony swych interesów. Komisja rządowa stwierdza, że rząd zagwarantuje i zapewni pełne poszanowanie...